Dzień dobry, nazywam się Damian Maciąg, Archive Polska. Dzisiaj naszym gościem jest projektant pani Małgorzata Staniek. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać trochę o plusach oraz minusach związanych z zawodem projektanta wnętrz. Witam Państwa serdecznie. Moje nazwisko Małgorzata Staniek i jestem właścicielem pracowni wnętrz Marbu. I od 8 lat staram się wychodzić naprzeciw marzeniom moich klientów o wnętrzach skrojonych na miarę ich potrzeb. Pani Małgorzato, zanim przejdziemy do marzeń, chciałbym zadać trochę takie nietypowe pytanie. Z jakimi największymi trudnościami spotkała się Pani na początku swojej drogi z projektowaniem? Tak, oczywiście początki nie były łatwe. Jako początkujący, świeży projektant od razu po szkole rzuciłam się na głęboką wodę. Moje pierwsze zlecenie to był projekt mieszkania 60-metrowego, który miałam wykonać w sposób kompleksowy. I cóż, no, natrafiłam na mniejsze lub większe wyzwania projektowe. Jednym z nich było to, że nie potrafiłam sprawnie zarządzać czasem pracy i całym procesem projektowym, który jak wiemy jest wieloetapowy, przebiega wieloetapowo. W związku z powyższym prace nad projektem trwały zdecydowanie więcej niż oczywiście początkowo zakładałam. Pracowałam na tamten czas, jeżeli chodzi o tworzenie wizualizacji w programie 3D, który nie był dedykowany dla projektantów wnętrz. I nie posiadał pewnych funkcjonalności, które byłyby użyteczne i przydatne, w związku z czym sam proces też wizualizacji trwał zdecydowanie dłużej niż można by było oczekiwać i pojawiły się pewne też trudności z przełożeniem jeden do jednego wszystkich pomysłów, które miałam właśnie na realne rendery, wizualizacje, które chciałam przekazać mojemu klientowi. Dzięki tym pierwszym doświadczeniom jakby uświadomiłam sobie, jak ważne jest po pierwsze, by w zaplanowany, przemyślany, uporządkowany sposób prowadzić cały proces projektowy, ustawić sobie jego priorytety, ale również z drugiej strony nabrałam świadomości, jak ważny jest ten warsztat, którym dysponuje projektant wnętrz. Ma tutaj na myśli zarówno sprzęt, którym dysponujemy, ale również oprogramowanie, na którym pracujemy, by było ono jak najbardziej przyjazne i przyspieszało nam proces prowadzenia projektów. Dokładnie, no jeśli chodzi o oprogramowanie i akurat czas, organizację czasu, to są chyba dwa takie elementy związane z brakiem doświadczenia, z czasem już jest wszystko uporządkowane. I ja bym chciał się też dowiedzieć, po tym czasie, jak już Pani opanowała te pierwsze problemy związane z projektowaniem, jakie wyklarowały się takie rzeczywiste plusy i minusy związane z zawodem projektanta? Zdecydowanie więcej oczywiście dostrzegam plusów. Każdy projekt to nowa przygoda i tworzenie projektów jest jakby procesem wielobarwnym. Każda przygoda, mam na myśli każda przygoda w kontekście relacji z drugim człowiekiem, klientem w tym przypadku. Każdy nasz klient ma inne usposobienie, inne oczekiwania, potrzeby, inne marzenia. I naszym zadaniem projektantów jest już na początku dobrze poznać klienta i uważnie go słuchać. Proces tworzenia wnętrz jest również twórczy, dzięki czemu możemy czerpać z niego dużo satysfakcji. Każdy projekt to nowe wyzwanie, czyli jest to idealny zawód dla ludzi, którzy cenią sobie zmiany i lubią nowe wyzwania. Przystępując do projektu, jakoby układamy puzzle do puzzla, by finalnie uzyskać spójną układankę wszystkich puzzli, tak? Nagrodą też za podjęty trud jest możliwość obserwowania, jak cały proces twórczy kończy się realnym dziełem, czyli finalizacją, realizacją projektu. I cóż, na koniec dodam, że oczywiście największą nagrodą dla wszystkich nas, projektantów, jest oczywiście zadowolony klient. A naszą satysfakcją jest świadomość, że mogliśmy go przeprowadzić przez ten proces projektowy i spełnić jego marzenia o mieszkaniu, domu, skrojonym na miarę właśnie jego marzeń. I następnie ten dom, to mieszkanie staje się nieodłączną częścią jego życia. Jak Pani opowiada mi o projektowaniu i ich plusach i widzę ten błysk w oku, to tak się zastanawiam, czy są
jakieś minusy związane z projektowaniem, ale na pewno są. I też chciałbym, żeby Pani trochę o tych minusach powiedziała. Tak, myślę, że świadomość jest tutaj ważna, więc po tylu latach doświadczenia śmiało mogę powiedzieć, że dostrzegam też dwa małe minusy i zagrożenia, bardziej zagrożenia niż minusy. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że zawód projektanta wnętrz jest oczywiście dla większości z nas pracą, ale jednocześnie i pasją. Co za tym idzie, jest realne ryzyko, że nie będziemy potrafili rozróżnić sferę życia prywatnego od sfery życia zawodowego. I bardzo często w naszym przypadku te dwie sfery życia przeplatają się ze sobą. Niesie to w związku z tym realne ryzyko, że będziemy przepracowani i przemęczeni. I mówię tutaj z autopsji, bo samo mnie to również dotyka. Niejednokrotnie zasypiam z projektem wnętrz, rozważając, rozmyślając, w jakim aspekcie mogłabym go jeszcze udoskonalić, zmienić, co wymaga jeszcze przemyślenia. Wymyślam nowe pomysły, tak? Dlatego, by uniknąć wypalenia zawodowego, ważna jest po pierwsze świadomość, że takie ryzyko istnieje, a po drugie balans pomiędzy sferą życia prywatnego i sferą życia zawodowego. Idealnie jest, jeżeli poza tą pasją zawodową mamy również inne pasje, zainteresowania, jeżeli potrafimy znaleźć czas na przyjemności, na rodzinę, na przyjaciół. I jeszcze jest ten drugi minusik, o którym wspomniałam. To jest też praca bardzo często w presji czasu. Więc wynika ona zarówno z wymagań naszych klientów i oczekiwań, ale też z umów, jakie podpisujemy i terminów, którymi są one obwarowane. W związku z czym tutaj też jest realne ryzyko, że może mieć to negatywny wpływ zarówno na nas samych, jak i na pracę twórczą, która, jak wiemy, wymaga dużej koncentracji od nas. I powinniśmy zadbać o relaks, wypoczynek i też wypracować sobie jakieś swoje metody na tą odskocznię od pracy. Czasami może to być dobra książka, muzyka, spacer po lesie, spotkanie z przyjacielem. Więc ważne, byśmy też zachowywali tutaj balans pomiędzy właśnie tą presją czasu i sprawami zawodowymi, a też odskocznią i relaksem. Bardzo się cieszę, że Pani o tym wspomniała, bo to bardzo ważne jest podchodzić do pracy, a może inaczej, bardzo równie ważna jest praca, co też odpoczynek. Dlatego cieszę się, że o tym mogliśmy też wspomnieć. Trochę to pytanie będzie połączone z tym, co Pani powiedziała na koniec, bo ciekawi mnie również, czego wymagają teraz klienci od projektantów. Tak, myślę, że jest wiele aspektów, o których należy pamiętać i które należy uwzględnić. Proces projektowania wnętrz przebiega, tak jak wspomniałam, wieloetapowo. I to naszym zadaniem, rolą projektanta wnętrz jest bycie doradcą dla klienta i przeprowadzenie go przez wszystkie te etapy trwania prac projektowych. To my powinniśmy, klient nie musi posiadać wiedzy w każdym aspekcie, to my powinniśmy potrafić w merytoryczny sposób dokonać wyjaśnień, czasami zaargumentować, a czasami również podjąć decyzję za klienta i tylko dokonać przedłożenia, rekomendacji tego rozwiązania klientowi i dokonania wyjaśnienia, dlaczego ono według nas jest optymalne dla niego. Niejednokrotnie również to naszą rolą jest uświadomić potrzeby klientowi, gdyż nie zawsze on ma pełną świadomość wszystkiego, co jest dla niego ważne. W innych przypadkach z kolei powinniśmy odwieść klienta od pewnych pomysłów, które z naszego punktu widzenia nie są zasadne, by je realizować. Klienci wymagają od nas również stworzenia projektów spersonalizowanych, tak? Ta przestrzeń musi być spersonalizowana. Co za tym idzie, uważnie musimy słuchać już na starcie tych potrzeb klientów, dowiedzieć się na temat wymagań co do estetyki, którą klienci oczekują od nas,
ale również połączyć to z uwarunkowaniami danej przestrzeni, w której będziemy pracować. Uważam, że dobry projekt łączy w sobie zarówno te aspekty dotyczące funkcjonalności wnętrza, jak i aspekty, wydobywa te atuty, walory danej przestrzeni. I też projektując wnętrze nie możemy zapominać o detalu, gdyż to on decyduje finalnie o tym klimacie końcowym wnętrza. Chciałbym też dopytać o to, jak ciężko jest czasami klienta odwieść od tego pomysłu, który on miał, bo nie zawsze to idzie pewnie z praktycznością czy zgodne ze sztuką projektowania. No i jak często się zdarza, że właśnie ci klienci są uparci na swoje i w jaki sposób jest Pani w stanie odwieść ich od swojego, od ich wstępnego pomysłu? Myślę, że my chcemy jak najlepiej dla naszych klientów. Oni nam również ufają, więc jeżeli przedłożymy słuszną, zasadną argumentację, to klienci nam ufają i niejednokrotnie są wdzięczni, że potrafiliśmy przeforsować czasami jakiś swój własny pomysł i odwieść ich od pomysłu, który nie był zasadny, by go realizować. Powinniśmy potrafić połączyć ze sobą zarówno te oczekiwania klienta z naszymi aspiracjami. Tutaj mam na myśli osobistymi aspiracjami jako twórców projektu i naszymi ambicjami. Kolejnym aspektem jest ciągła aktualizacja wiedzy, więc powinniśmy być na bieżąco zarówno z nowinkami produktowymi, jak i z trendami, które wiadomo zmieniają się. Powinniśmy za tym podążać. Klienci również oczekują od nas wizualizacji opracowanych na dobrym poziomie. Są one dla nich o tyle ważne, że dzięki nim są w stanie sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał ten efekt finalny tej pracy. Kolejny aspekt to założenia budżetowe. Jak wiemy, każdemu projektowi towarzyszą założenia co do wielkości budżetu. I ważne jest, byśmy już na starcie ustalili priorytety. Mam tutaj na myśli, byśmy uzgodnili, co dla klienta jest ważniejsze, gdzie możemy przeznaczyć większą pulę środków finansowych, a gdzie być może warto poszukać jakichś drobnych oszczędności. Istotne jest, byśmy w każdym razie na koniec zmieścili się w tym założonym, oczekiwanym przez klienta budżecie, planie budżetowym. Oczywiście też ważna jest dla klientów również należyta jakość wykonania później projektu, czyli jakość realizacji. Dlatego my, projektanci, powinniśmy mieć dobrany zespół wykonawców, ekip remontowo-wykończeniowych, stolarzy i też innych wykonawców, takie, które będą już przez nas przetestowane, zaufane. I co do jakości usług, świadczenia pracy nie mamy żadnych wątpliwości. Ważne jest, byśmy sprawowali też nadzór nad projektem, bo to nadzór autorski gwarantuje, że to, co zostało zaprojektowane, będzie później w 100% zrealizowane. Kończąc ten wątek, dodam, że dużo klientów też, coraz więcej właściwie, zwraca uwagę, byśmy mogli świadczyć nadzór nad całością prac, czyli proszą nas o tak zwany projekt pod klucz. Głównie dotyczy to klientów, którzy nie mogą aktywnie uczestniczyć w nadzorze całości przebiegu prac, bo nie mają na to czasu lub chęci, ale również czasami zdarza się, że klienci mieszkają daleko od miejsca inwestycji, czasami poza granicami kraju, w związku z czym ważne jest, że wtedy projektant wnętrz może w pełni przejąć tutaj rolę inwestora na inwestycji. Pani Małgorzata, jak Pani tak słucham, to chciałbym, żeby wszyscy, którzy świadczą jakieś usługi, podchodzili do sprawy tak, jak podchodzi Pani. No bo nie da się ukryć, że to jest pewien profesjonalizm. Natomiast przejdę do kolejnego pytania. Wcześniej Pani wspomniała o indywidualności przy projektach. Natomiast indywidualność niesie za sobą też uniwersalność oprogramowania, w którym Pani działa. Chociaż to jest pewnie nie jedyny aspekt. I ciekawi mnie, czego Pani jeszcze oczekuje od programu, w którym Pani projektuje? Tak, uważam, że w naszym zawodzie poza pracą twórczą gro czasu spędzamy przy komputerze. Więc tak jak Pan wspomniał,
oprogramowanie, na którym pracujemy, odgrywa dla nas bardzo dużą rolę, bo jest to tak naprawdę dla nas chleb powszedni. I uważam, że program powinien być intuicyjny w obsłudze i przyjazny. Mam na myśli, że powinien być łatwy do przyswojenia w stosunkowo krótkim czasie i również powinien być opracowany z myślą o projektanta wnętrz i posiadać funkcjonalności, które przyspieszają tworzenie projektu. Mhm. To w takim razie w jaki sposób Arcline pomaga Pani w codziennej pracy? W programie Arcline pracuje od około pół roku i spełnia on wszystkie powyższe założenia, o których wspomniałam. Jest programem dedykowanym dla projektantów wnętrz, co jest jego niewątpliwym atutem i w związku z tym posiada funkcjonalności, które przyspieszają pracę nad projektem. Posiada intuicyjny moduł do tworzenia autorskich projektów mebli typu zabudowy kuchenne, łazienkowe czy też inne dedykowane meble. Jest też również możliwość zapisania stworzonych przez siebie modeli, dzięki czemu też można do nich w późniejszym czasie powracać i w dowolny sposób je modyfikować. To jest niewątpliwy atut. Dość intuicyjne jest również tworzenie własnych modeli, które potrzebujemy wstawić do sceny. Ważną dla mnie funkcjonalnością jest również możliwość importu modeli zewnętrznych w różnych formatach. Wspomnę jeszcze, że do tej pory, dotychczas pracowałam nad każdym projektem dwutorowo. Niezależnie realizowałam całą pracę związaną z modelowaniem scen, z etapem wizualizacji. Po jej zatwierdzeniu przez klienta przychodziłam do kolejnego etapu, czyli pracy nad dokumentacją techniczną. Mhm. Natomiast Arcline daje mi taką możliwość, bym te dwa aspekty ze sobą połączyła. Czyli mając wymodelowaną scenę, mogę jednocześnie pracować na niej i kontynuować pracę i opracować dokumentację techniczną. Kolejnym aspektem jest też możliwość renderowania w czasie rzeczywistym. Czyli dokonując tych renderów, ja mogę podejmować decyzję, że chcę dokonać zmian i korekt, na przykład w zakresie zmian materiałowych. Jeżeli jakieś materiały w renderze nie satysfakcjonują mnie, mogę dokonywać w łatwy sposób koniecznych zmian. Myślę też, że dla mnie osobiście ważną sprawą jest też wsparcie, jakie jest udzielane do tego oprogramowania dla jego użytkowników. Jest to wsparcie merytoryczne w zakresie obsługi oprogramowania. Można korzystać ze szkoleń, można korzystać z bezpłatnych webinarów, a także filmów instruktażowych, które są tworzone z myślą o użytkownikach oprogramowania Arcline. Więc na ten moment Arcline jest dla mnie dużym wsparciem i jest programem, w którym tworzymy w pracowni wnętrz Marbu wszystkie wizualizacje. I uważam, że umożliwia on tworzenie wizualizacji na poziomie satysfakcjonującym zarówno mnie, jak i moich klientów. A myśli Pani, że klienci jeszcze korzystają z projektów 2D, żeby poznać swój przyszły dom czy też mieszkanie, czy w grę wchodzą tylko wizualizacje? Moi klienci bardzo lubią mieć przedłożony projekt na wizualizacjach, więc osobiście 95% wszystkich moich projektów również jest tworzonych wraz z wizualizacjami. Oczywiście potem też są tworzone wszystkie rysunki techniczne i to jest ważne głównie dla wykonawców, którzy realizują te projekty. Natomiast mimo wszystko dla klientów wizualizacja ma ogromne znaczenie, bo dzięki niej jest w stanie wyobrazić sobie, jak będzie wyglądało wnętrze jego domu, apartamentu, mieszkania po realizacji. Więc sądzę, że powinniśmy bardzo na to zwracać uwagę, jakiej jakości rendery wypuszczamy z naszej pracowni. Pani Małgorzato, mówiła Pani, że każdy projekt to jest osobne wyzwanie i podchodzi Pani indywidualnie do każdego projektu, więc każdy projekt to jest nowy pomysł, nowa wizja. Skąd Pani czerpie inspirację do projektowania? Inspirację do pracy nad projektem możemy tak naprawdę czerpać z bardzo wielu miejsc i źródeł. Ja osobiście bardzo lubię podróże i poznawanie nowych miejsc. Każdy taki wyjazd jest dla mnie okazją, by z dystansem, z perspektywy spojrzeć na wszystkie sprawy
i jest to okazja, by pojawiły się nowe pomysły. Może obecny czas temu nie sprzyja, natomiast w przyszłości, będąc na jakichś wyjazdach, zawsze starałam się bacznie obserwować otaczającą mnie rzeczywistość. Mam tutaj na myśli zarówno architekturę, jak i chociażby wnętrza hoteli, w których przebywałam. Zwracam uwagę na detale, w jaki sposób zostały przemyślane, gdyż to one tworzą ten finalny efekt danego wnętrza i nadają mu taki pazur. Natomiast czasami wystarczy po prostu spacer po lesie, czy też wycieczka w góry po to, byśmy na świeżo spojrzeli na projekt i złapali nowe pomysły. Nierzadko bywa też tak, że inspiracją do projektu staje się jakiś konkretny produkt, który wywarł na nas ogromne wrażenie. Może to być na przykład piękna lampa lub też nietuzinkowa, oryginalna tapeta. I to ona staje się tym punktem wyjściowym, tą bazą do stworzenia kolejnego projektu. Jeżeli chodzi o zabawę kolorami we wnętrzu, myślę, że warto jest inspirować się tym, co się dzieje w modzie i w sztuce. Dzięki tym obserwacjom możemy nauczyć się, jak łączyć ze sobą kolory w mniej lub w bardziej oczywisty sposób. Inspiracje do projektów możemy również czerpać ze szkoleń produktowych, z webinarów, których jest dość dużo w internecie, a także z targów, tych w kraju czy za granicą, których teraz obecnie, w obecnej sytuacji, bardzo nam, projektantom, myślę, brakuje. Warto też przeglądać fora internetowe poświęcone tej tematyce i grupy dyskusyjne, na których projektanci coraz chętniej dzielą się swoimi własnymi doświadczeniami, spostrzeżeniami, opiniami. Uważam, że jest to bardzo pozytywne, że projektanci zaczęli się wzajemnie inspirować i wspierać. Dobrym źródłem inspiracji jest też również Instagram i Pinterest. Oczywiście nie mam tutaj na myśli kopiowanie rozwiązań, które tam się pojawiają, i pomysłów, natomiast jest to bardzo dobre źródło, byśmy zapoznali się z szerokim spektrum projektów realizowanych w różnych zakątkach świata, dzięki czemu poszerzamy swoje horyzonty. I oczywiście na koniec wspomnę, że ogromną inspiracją do pracy z projektem są też nasi klienci. Mają swoje indywidualne potrzeby, oczekiwania, niepowtarzalną osobowość, swoje zainteresowania i pasje. I to one bardzo często stają się tą bazą i punktem wyjścia do pracy nad nowym projektem. Okej, no to przy takiej ilości inspiracji to wendy twórczej zabraknąć nie może. Absolutnie. W takim układzie, czego ja mógłbym Pani życzyć na koniec? Myślę, że samych zadowolonych klientów i dużo satysfakcji z tego, co razem będziemy robić. Super, więc tego życzę i dziękuję z całego serca za wywiad. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Dziękujemy.